Co na pewno nie jest miłością? Masz nadmierne, wręcz obsesyjne pragnienie kontroli nad swoim partnerem. Opuszczasz partnera przy pierwszych oznakach konfliktu. Jesteś całkowicie uzależniona od partnera. Zawsze stawiasz własne potrzeby nad potrzebami partnera. Zapraszasz kogoś na randkę tylko dlatego, że czujesz się samotny. Jesteś nadopiekuńcza, przy czym ta nadopiekuńczość wyraża się nie przewagą uczucia, ale bardziej niepokoju i osobistego lęku. Stawiasz wszystkie swoje potrzeby, swoje ambicje i swoje frustracje na szali związku, nadając drugiej osobie obowiązek dbania o jej szczęście. Starasz się, by kogoś zdobyć, tylko po to, aby pokazać innym, że się da. Jesteś z kimś fizycznie, ale nie emocjonalnie. Jesteś z kimś, kiedy twoje serce jest gdzieś indziej. Próbujesz utrzymać relacje na powierzchni, kiedy uczucia już dawno umarły. Zaczynasz coraz bardziej czuć się mniej atrakcyjna, dlatego że partner daje ci do zrozumienia, że jesteś niewystarczająca. Zaczynasz szukać wymówek i podawać powody, gdy popełniłaś błąd z powodu swojej nadmiernej wrażliwości.